Państwa, bardzo serdecznie przypadł mi w udziale zaszczyt wprowadzenia Państwa w program historyczny przygotowany przez kabaret Neonówka. Będę tu pełnił zaszczytną rolę świadka historii. Państwa poproszę teraz o chwilę powagi. Państwo pozwolą. Jacek Fedorowicz, Pamiątka Narodowa. Będę Państwu przypominał fakty historyczne związane z okresami, na które kabaret Neonówka podzielił naszą najnowszą historię, czyli historię III, IV, V Rzeczpospolitej. Może jeszcze będą jakieś następne. Pierwszy okres to lata 1989 do 1993. Fakty historyczne tego okresu to okrągły stół, przy którym komuniści podpisali zgodę na wybory, ciesząc się, że wykiwali Solidarność. Wybory, po których okazało się, że to Solidarność wykiwała komunistów i reformy Balcerowicza, które wykiwały socjalizm. W pierwszym okresie, tuż po upadku PRL, wielu było zawiedzionych i do nich należał również mój dawny zwierzchnik z radia, kolega kierownik, którego pozwolę sobie kilka razy zacytować, ponieważ on się ciągle wypowiadał o wszystkich zmieniających się okresach historycznych. Tuż po wyborach, tuż po utworzeniu nowego rządu spytałem kolegę kierownika, no i co kolega sądzi o nowym rządzie? A, wiecie, kolego Fedorowicz, we w tym waszym nowym rządzie pewne nazwiska brzmienią mięzowrogo. Wy pamiętacie zapewne, kto popełnił największy we w naszej historii bunt historyczny, zapraszając do Polski zakon krzyżacki, krzyżacy? No, kto? Gubko, Watek, Książątko, imieniem Konrad, nazwiskiem jak? Mazowieckie. Tak, Mazowieckie. Mazowieckie. Ciekawe, kogo teraz nam ściągnie na głowę ten wasz premier Mazowiecki. Wiecie, ja wiem dużo ze historii, chociaż maturę to ja już dawno powinienem zrobić. Wiecie, ja mam taką pasję, wiecie, ja oglądam malarstwo historyczne. To takie malarstwo we w dużych gabaritach, takie, co malował ten, wyleciało mi nazwisko, takie rodzinne nazwisko miał, Mateńka. Obrazy Mateńki oglądam, a we w domu mam przebogatą bibliotekę, a wewni same białe króliki. I ja prześledziłem dzieje skompromitowanej rodziny mazowieckich. Oni bez całej weki udawali, że wymarli. I teraz znowu podnieśli ten ep jak hydrant. Koniec cytatu. Dziękuję. Główny bohater dzisiejszego programu, polska rodzina, która też jest pełna niepokoju po przełomie, patrzy ze strachem w przyszłość, bo nie wie jeszcze, że kiedyś powstanie Liga Polskich Rodzin, po czym wszystkie dotychczasowe strachy i niepokoje okażą się błahostką. Słuchajcie, słuchajcie, ciocia Sisi przysyła nam w liście $100. No. Weź te nogi, dziecko. Nareszcie. Pół roku szło, ale doszło. Dziękujemy ci, ciociu Sisi. Jak to podzielić? Sisi. Jeszcze przed wyjazdem nazywała się Zosia. Szkoda, teraz że nie Sisi. Pipi.
Mamo, idę do Klaudii. Wrócę wieczorem. A lekcje? No, wrócę wieczorem, to odrobię. Śpieszę się, bo Elka ma przynieść Pretty Woman na wideo. Pretty Woman. Cześć, mamo, tato, dziadku. Synku, co się stało? Dostałem szmatę z historii. Co? Ty szmatę z historii? Za co? Pani kazała nam opisać losy bohatera rodzinnego. No i Marcin napisał, jakiego ojciec strajkował w Gdańsku. Tomek napisał, jakiego ojciec strajkował w Radomiu. A ty napisałeś, jak twój ojciec? Jak mój dziadek walczył z Niemcami. No to ładnie. To co, za dziadka szmatę dostałeś? No nie, było dobrze. To pomyślałem sobie, że docisnę i powiedziałem, że walczyły z AK. I bardzo dobrze, masz za swoje. Na teściu to już się nie jeden przejechał. Ale tato, jeszcze w zeszłym roku, jak była poprzednia pani, to za to samo dostałem piątkę. No to synku, to trzeba było opisać, jak twój ojciec rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej. No to było coś. Ta, rozpoczął. Zaczasnął się w kiblu. Zaczasnął się w kiblu i wszyscy pomyśleli, że się strajk okupacyjny rozpoczął. Gieroj! Dobra, dobra. Dobrze, że nie napisał, co ty robiłeś w 81. Napisałem! Co mogłeś napisać? Co mogłeś napisać? Wszystko! Co wszystko? Dziadek wtedy chorował. W szpitalu leżałem. Tak, w szpitalu leżałeś. Pijany ze stara wypadłeś. Jak jechaliście ty stoczniowców pałować? Co? Stoczniowców pałować? A ten twój, ten co teraz doszedł, ten z wąsami, no? No co on zrobi lepszego, powiedz? No co on zrobi? Oj, zobaczysz, zobaczysz. Za 4 lata będziemy mieć tutaj drugą Japonię. O. Chyba Laponię! To on prezydentem jest, nie? A ty słyszałeś, co on gada? Słyszałeś, co on gada? On mówi tak. Moja prawa noga to prawica, lewa to lewica, ja jestem między nogami. Ludzie! Przestańcie się kłócić! Usiądźmy wszyscy wreszcie do okrągłego stołu, zastanówmy się, co my będziemy dalej robić. Twoje zakłady padły, ojca zwolnili z domu. Ja się zastanawiam. Nie zwolnili. Tylko żebym się sam wcześniej przeniósł na wcześniejszą emeryturę. Tak, poleciałeś. Tak, przeniósł się. Wywalili cię, ubeku jeden. Jeszcze cię z domu zomowca wyrzucili, teraz z nami musisz mieszkać. Cholera, przez takich jak ty 50 lat mamy w plecy. Zobacz, co się dzieje. Inflacja taka rozmuchana, że... Inflacja jest taka, że niedługo na zakupy to ja będę musiała pieniądze w taczce wozić. To ci drugą kup, jak trzeba będzie. Murzyna mi kup. Szkoda, że dziadka w taczce nie wywieźli, wiesz? Spokojnie, uspokójmy się. Najważniejsze, że mamy wolność. Wolności do garnka nie włożę, Janusz. Dzień dobry państwu. Pani tu czego? Akwizytorka garnki sprzedaje. Garnek piękny, garnek tani i dla pana, i dla pani. Jarzynowa i Grochowa się do tego garnka schowa. Dobrze, nie. Niech pani sobie stąd idzie. Nie dziękujemy. Chcemy. Dziękujemy. Tu pani na durnia nie trafi. A jeżeli pani pozwoli, to ja z przyjemnością. Przepraszam. Pani, powiedz pani, czy w tym garnuszku bigosik da radę? No ależ oczywiście. Dobrze, w takim razie ile to cacuszko? No jak dla pana to 500 tysięcy. Proszę bardzo. Czy pani trzyma pieniążki? Pani, spójrz pani, bądź pani człowiekiem. No spójrz pani, no. Chociaż 50, dobra? Tysięcy, to choć 50. No niech będzie. No dobrze, garnuszek poproszę. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A, tylko proszę nie stawiać na gazie. No toż teściu interes zrobił. Zrobił, nie zrobił. Szybowana ulepi się przyda.
Ale po co lepić? Przestańcie się kłócić. Ja się zastanawiam teraz, z czego my będziemy żyć. Nie wiem, no niech dziadek coś wymyśli. Przez 50 lat nic nie robił. Teraz zasuwa. Mogę wymyślić, proszę bardzo. Słuchaj, córeczko, mam kilku znajomych w Moskwie. Handlują plutonem. Damy sobie radę. A, idź ty. Dobra, dobra, dziadek. Sprzeda się dwie bomby, do pierwszego starczy, prawda? Nie, wiesz co, my już dziękujemy. Twoje panowanie się skończyło. No. Nie kradź, nie kradź, wiesz? Nie kradź. Jak to mówił Boguś Linda w psach, my tu jeszcze kuźwa z Olkiem wrócimy. Gajos, pazura, holoubek, no i baka. Wszyscy oni miękną na widok mojego chłopaka, bo on niczym grom roznosi wszystkich w pył. Zapytasz się, kim był? Kim jest? Odpowiem ci. Ona ci powie. Bo lata 93-97, oto fakty. Już zaledwie 4 lata po odzyskaniu niepodległości, wybory w 93 roku wygrywają spadkobiercy komunistów. Wielki sukces odnosi PSL, premierem zostaje Waldemar Pawlak. Nieco potem prezydentem Aleksander Kwaśniewski, dominującym nurtem w kulturze, konsekwentnie disco polo, zwane czasem, dzięki talentom tanecznym prezydenta, disco olo. Kolega kierownik, bo znowuż sięgnę do tej postaci, był przeciwko zmianom, ale trzeba mu przyznać, próbował. Wiecie, ja bywam czasami na giełdzie. Chodzę sobie na giełdę, wiecie, kupiłem nawet trochę akcji Wedla, bez pomyłkę, bo myślałem, że to czekoladkę. Nie wiem, czy wy zdawacie sobie sprawozdanie, że ta giełda to mieści się w budynku, we w którym był kiedyś nasz komitet centralny. Takie beszeszenie, rozumiecie? Że to jest właśnie tam, ale dla mnie to jest okazja do takich wspomnień, bo wiecie, ja tak chodzę po tych wnętrzach i tak się wzruszam, tak rozpoznawam, o, tu, we w tej sali stała trybuna. To z tej trybuny towarzysz Gomułka wytyczał strategię gospodarczą. Więcej serów twardych, mówił. I co powiedział od samych tych słów? Sery we w całym kraju twardniały. Krowy podejmowały zobowiązania. Tak.
podejmowały zobowiązania, że więcej mleka będą dawać, a jedna była taka uświadomiona, że podjęła zobowiązanie, że się będzie sama doiła. Tu jeszcze, dajcie powiedzieć, tu, we w tej sali, tu sam Włodzimierz Ilicz stał. Nie osobiście, nie jako statuja. Ale też wynieśli, ale ducha nie zlikwidowali. Popatrzcie, tutaj biegają tacy maklerzy, nie? Maklerzy i oni mają zabezpieczone szelki, a kolor tych szelków jest czerwony. W rodzinie też niektórzy triumfują. No. Co teściu rży? Co rży? Co rży? Mówiłem, że my tu z tym Zolkiem jeszcze wrócimy. O, wiesz? O. Halo? No cześć, Iwan. No co? Jana prezesa? Wiesz. Dobra, zastanowię się. No Iwan, no trzymaj się. No hej. Widzisz? No proszę. No cześć, Ciopa. No cześć. Co? Ja na prezesa spółki Skarbu Państwa? Nie, co ty? Ja się na tym nie znam. Aha, nie trzeba się znać. A dobra, zastanowię się. No na razie, no trzymaj się, no hej. Widział? Nie, no widzę, że teściu normalnie karierę robi. Na prezesa, nie? No proszę, gratuluję, nie? No jak nie trzeba się znać, no to pierwszy teściu, nie? Lepszego kandydata nie znają. Pewnie. A co teściu tam będzie robił? Nie wiem, pałował? Co pałował? Już nie wracaj do tych czasów, proszę cię, co pałował? Ja ci powiem, co ja będę tam robił. No, powiedz mi, powiedz, proszę, słucham. Abyś mi tylko nie przerywał. Dobrze. Powiem ci, co będę robił. Będę tak, telefony odbierał. Komu? Nie komu, tylko ja będę odbierał. Sprawy załatwiał. Różne takie i inne też. O, inne też. Inne też. No dobra. Mamo, tato, dziadku, chciałabym wam przedstawić. To jest mój chłopak, poznałam go na wymianie. Ma na imię Wolf. I uprzedzając wasze pytania, tak, jest Niemcem. Cool. Dzień dobry. Dzień dobry. Guten Tag, Herr Wolf. Dziadku, przestań, tato. Dawaj. Trzeba człowieka sprawdzić. Po cholerę przyjechał na te ziemię odzyskane? Po cholerę. Proszę powiedzieć, gdzie tygrysa postawił? Gdzie zaparkował? Dziadku, proszę cię! Ty się Ribbentrop nie wpierdzielaj! Pewnie sam jeszcze szlaban podniósł, co? Proszę powiedzieć, z której strony muru przyjechał? Wartburgiem, Trabantem czy Mercedesem? Nein, mit Zug! Po polsku mówi, że pociągiem przyjechał! O, wiedziałeś, że z Berlina, no mówiłeś, że z Berlina! Dziadku, proszę cię! To proszę. Dankeschön. Ich bin hier na wymianie. No. To tyś bin na wymianie. Czy twoje tu na wymianie? Ła! Ja chciał poznawać nowych ludzi, kraj i kultura. O. I co? Jest ta kultura? Widział? Znaczy na razie widział tylko ludzi i kraj. Karolin mówiła, że mi kultura to w domu pokaże. O Jezu, jak ja się pomyliłam.
Chodź, pokażę ci mój pokój. Pójdę zobaczyć pokój. Żeby twoje dziadkowie wiedzieli, co to pokój! Tato! Stój, bo strzelam! Dzień dobry. Czy u państwa w domu pierze się brudy? Teściu, do ciebie. Mam wybielacz super tani dla pana i dla pani. Żółte, czarne i zielone. W miku masz wszystko wybarwione. Co, garki się skończyli, co? Ja bardzo dziękuję pani, tu durna nie znajdziesz. A ja, jeżeli pani pozwoli. Przepraszam. Czy ten wybielacz czerwony też wybiela? Ale rzeczywiście. To ja wezmę dla teścia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jako sołtys tej wsi wszystkich serdecznie powituję tutaj. I niestety muszę zacząć nasze dzisiaj wiejskie spotkanie, żeby skarcić młodzież. Otóż po ostatniej potańcówce zginęły sztachety. Na odcinku remiza kościół, kościół remiza. Uwaga, karce młodzież, niedobra, niedobra. Ale żeby nie było, że sołtys tylko młodzież karci, to przejdziemy teraz do przyjemniejszej sprawy. Otóż nasza wieś zgłosiła się do ogólnopolskiego programu 1000 zespołów disco polo na 1000-lecie. O szczegółach proszę tutaj przedstawienie panią Lucynkę, naszą taką amatorkę kultury lokalną. Animatorkę? Tak, tak, armatorkę. Takie nasze okno na świat. Nawet brama, bym powiedział. Proszę. Witam serdecznie wszystkich. Jako, że to ja w mieście byłam, świata trochę widziałam, kaset nakupowałam, się osłuchałam. Słuchajcie, nasza wieś jako jedyna nie ma jeszcze zespołu disco-polowego. No wstyd. Wstyd. I postanowiłam coś z tym zrobić. Mój kolega sołtys poparł mnie. Tak niejednokrotnie popierałem panią Lucynkę. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, było bardzo duże zainteresowanie. Porozwieszaliśmy ogłoszenia między kościołem a remizą. Zniknęły, więc prawda, zainteresowanie było. Słuchajcie, zgłosiło się 3 kandydatów. Tak, prosimy kandydatów. Prosimy kandydatów tutaj do nas. Brawo, brawo. Dzięki. Dobrze, to może pierwszy kandydat nam się przedstawi. Na imię mam Adam. Dobra. I już od dziecka lubiłem śpiewać. Ja już nawet w komórce mamy tam śpiewane. I wtedy chciałam lajka, nie normalne. A z muzyki to ja bardzo lubię z muzyki, a najbardziej taką rozrywkową, taneczną. Ja mogę nawet zaśpiewać taką... Proszę bardzo, proszę, proszę. To ostatnia niedziela! Dzisiaj się rozstaniemy. Brawo, brawo. A może coś tak bardziej rozrywkowego, bo to disco polo, prawda? A takie taneczne? Tak, tak. To też znam. Pamiętasz, miła jesień? Pokój numer 22! 22! Pokój. Już zapisałem. Nie do ciebie. Pokój numer 22! Klucz pod wycieraczką! Dziękujemy bardzo, dziękujemy. To może kolejny kandydat. Proszę się przedstawić też o sobie. Cześć, jestem Sławek. W ogóle to trochę dobry jestem, słucham, w tym dobry, trochę disco polo w serduchu takie mam i dobry jestem w tym, nawet trochę lepszy, trochę nawet.
Słucham, chodzę do remizy, zresztą tutaj większość chodzi, także się znamy, nie? Także. Słuchajcie, no co, ja tu mam przygotowane od razu z choreografią, nie wiem, czy od razu tam pokazać, tak, czy... Tak, proszę, oczywiście. Bardzo, proszę. Pomożecie? Uwaga, wiocha, wszyscy razem kroczymy, dobra? Także tak, zaleci tak. Ciało do ciała, usta do ust i nigdy więcej nie mów mi już. Ciało do ciała, usta do ust i nigdy więcej nie mów już. No pięknie, pięknie. Brawo. Brawo, panie brawo, Sławku, brawo. Brawo. Dzięki, tak. Wioska. Jest, co w rodzinie, to nie zginie. Dobrze, w takim razie poprosimy trzeciego kandydata. Proszę bardzo. Pan z grzywką. Tak. Dzień dobry, nazywam się Marek i od 10 lat śpiewam w chórze seniora Znicz. O. A ja nic nie słyszałam o tym chórze. Ja też. No. Myśmy krótko działali, bo się skład posypał. Może pan coś prawda, zaprezentuje tu nam? Tak, zaprezentuję piosenkę swojego wykonania i również swojego napisania. Brawo. Nie ma ciebie trzeci dzień. Nie ma ciebie, dziewczyno, kiedy wrócisz do mnie, powiedz. O, bo chyba jestem sobie w stanie bez ciebie już poradzić. Koniec. Tak, tak. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Dziękujemy, teraz krótka narada. Dobrze, w takim razie, no cóż, wygrał pan Sławek. Brawo! Brawo! Brawo, panie Sław! Brawo, jest! Tak jest. Brawo, pan Sławek pojedzie z nami w nagrodę w tygodniowe tournée po powiecie. Pierwszy koncert u mojej córki na weselu gratis. Brawo! Brawo. Czyli, że... Jeszcze raz oklaski dla pana Sławka. No cóż, tak. No cóż, czyli pan Sławek zostaje, a wójtowi i księdzu dziękujemy. Panie, weź pan się pan posuń, panie, no. Przecież widzę, że jest miejsce, no. Panie, co się pan tak uwziął? Widzę, że miejsce jest. Proszę się podsunąć. No, weź pan się pan posuń, no ustąp pan trochę, no. No, no cholera, no. No. No panie, no. No panie, co pan taki, no. Nie bądź taki uparty pan, no. Panie, no weź pan, co pan robisz, no. Nie, panie kolego, trzeba go sposobem. Sposobem go trzeba. Sposobem. Lata 1997-2001. Polska wchodzi do NATO, rząd Jerzego Buzka przeprowadza udane reformy, podpisując tym samym na siebie wyrok skazujący.
Balcerowicz musi odejść, na szczęście niedaleko, bo tylko do NBP. Aleksander Kwaśniewski zostaje na starej posadzie na następną pięciolatkę. Kraj coraz bardziej zachodnieje, co widać już na każdym kroku. Kolego kierowniku, przekonał się już kolega jakoś troszkę do kapitalizmu? Nie, słuchajcie, nie. Nie. Po upływie 10 lat nabrałem przekonania, że kapitalizm to jest system zbrodniczy. On wszystko wszystkim zabrał. Co takiego zabrał? No to na przykład sklepom powietrze zabrał. Widzicie, za naszych czasokresów to weszłeś do sklepu, znaczy tak łatwo nie było, bo ciężkie drzwi były. Weszłeś do sklepu, to tego powietrza było tyle. Mogłeś sobie chodzić dużymi krokami ode ściany do ściany, podziwiać architekturę wnętrza. Spytałeś, dzień dobry, czy jest herbata? Ata. Echo odpowiadał. No niestety tylko echo, bo ekspedientka sobie książkę czytała, co będzie odpowiadać na głupie pytania. Wiadomo, że nie ma i nie będzie. Ale dzisiaj to straszne, to tego towaru nawalone, że w ogóle przejść nie idzie. A ekspedientka sobie książki już nie poczyta i głupia rośnie. Tymczasem w rodzinie kolejna zamiana ról. Co tak się śmiejesz? Się teściu zdziwił. Się za teścia wezmą teraz, się dobiorą. Znajdą teczkę. Chociaż spalił. Tak? No, cześć, Wiesiu, cześć, no. Na prezesa? No wiesz co, no nie wiem, zastanowię się, no na razie, no trzymaj się. Świat nie wierzył, zo. Tak? No, cześć Witold, Kopelat, no. Ja do spółki Skarbu Państwa? Wiesz co, no pomyślę, zastanowię się, no, jesteśmy w kontakcie, no na razie. Powiedz, jak to jest. Ty się tak nie ciesz. Jeszcze Olek jest w obwodzie. Ostatni bastion został. Dobra, my już wasze odwody dawno pozamykali. Nie strasz, ta. Synu, a ty co tak klepiesz w ten komputer? Za naukę byś się wziął. Tato, to jest internet. Tutaj wszystko możesz dostać. Ja jak byłem na studiach, to w internacie też wszystko można było dostać. Lepiej byś sobie jakąś dziewczynę znalazł. Bierz przykład ze swojej siostry. No to akurat nie jest najlepszy przykład, Januszku. No co się dziwić? Jaka wnuczka, taki dziadek. Siemka, starzy. To jest mój nowy chłopak. On tutaj przyjechał na wymianę studentów i mieszka w Nowym Jorku. A w jakim państwie? No bardzo śmieszny, dziadusiu. Yo, hello. 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 Yo. Yo. Co, podoba mu się tutaj? Yeah, I think it's a very warm country. I didn't see any polar bears on the streets. Wesoły, co mówi?
Mówi, że jest fajnie i że nie jest tak zimno i dziwi się, że nie ma białych niedźwiedzi na ulicy. Nie ma niedźwiedzi, bo my je wszystkie żarli! Rozumiem? Oh. Really? Co really? Co really? Dzięki really! My te niedźwiedzie pożrali zaraz po tym, jak te dinozaury wyginęły. Rozumiem, dinozaury! Oh, it's amazing! Amazing, amazing. A młody człowieku, co chcesz jeszcze w naszym kraju zobaczyć? Kreml i Lenina. Tak, córcia, inteligent to on nie jest. Słuchaj, ty jesteś pewna, że to student? No tato, przecież on jest najlepszy na swoim uniwersytecie. I w nagrodę, jak to sam mówi, wysłali go do zwiedzania krajów Rosji. Yeah, Russian country! To Russian country! To Russian country! Tu Polska jest! O co patrzysz, no? Dziadku! Nie rozumiesz mnie? Na usta mi patrz! Na usta mi patrz, co mówię do ciebie! Hamburgera przywiozła tutaj, o proszę! Ciężko sprawny, co? Się trafił, o proszę bardzo! A cheeseburger czy Strasburger? Proszę, proszę! Się mądry trafił! Fakt. No fuck? My tylko za rękę, you know. Michael! No i co ja mam teraz z nim zrobić? Nie wiem, no niech ci dziadek coś wymyśli. Michael! Na usta mi patrz, rozum mnie. You know! Niagara? Yeah, of course, of course. To spływaj! Jezu! Mamo! Szybko, 17:35. Cicho, cicho, cicho. Serial, no serial cicho. Jest. Hey, that's rich? Rysiek. Proszę daj odpocząć, życie w życiu jest nowelą, bo nigdy nie ma dość. Zobacz, Ciesiu, ile w tej Warszawie złomu. Ciesiu, szyny pasą, wszystko jest, chłopie, wszystko. Dobrobyt! No mają to dobrze, ty. A słyszałeś, co się dzidkowi przytrafiło ostatnio? Co ty gadasz? Słuchaj, poszedł w nocy na szyny. Co ty gadasz? Na akcję poszli, ciągną te szyny, ty. Ciągną, 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 ciągną. Nagle patrzą, stację przyciągnęli. Dzidek mówi do Wieśka, idź no zobacz, co to za stacja, nie? Wiesiek podbiega, patrzy, czyta, Drezno. No widzisz, a tu Warszawa, co ty taki, no co, nie płacz, Czesiek, nie płacz. Tu jest Warszawa, musisz się przyzwyczaić. To nie to samo, jak u nas we Wrocławiu, wszystko porobione jest, no. Przecież u nas są wszystko, ulice porobione, drogi porobione, obwodnice to są takie, że się nawet ze sobą nie stykają. A tu we Warszawie nie masz tego wszystkiego, no i trudno, no, nie trzeba zwiedzać. Co się stało? Wiadomość dostałem, gołębiem. Co piszą? Witek. Co z Witkiem? Ci z urzędu znaleźli mu pracę. To
To już Czesiu naszych biorą. A on tak kochał życie. Popatrz, Henik, abyś nie widział, jak to wyglądało. Przyjechali po niego o 6 rano. Dali komórkę i samochód służbowy. Kazali pracować. Wyciągnęli go z kamienicy na oczach dzieci. Ponad w ostatniej chwili nawet teściową przytulił. Jaki wstyd. Zobacz, co to się porobiło z tą naszą klasą. Zobacz, no. Popatrz, Witka już nie ma. Zdzichu pracuje w kiosku ruchu jako ochroniarz. Widzisz, Wiesiek ten zawsze 13 godzina pod sklepem podpisał taki kontrakt z taką firmą zakłady przetwórstwa owocowego i napojów wyskokowych. Został twarzą tej firmy. Mariusz skończył polonistykę, pisze scenariusze do filmów pornograficznych. Olek został prezydentem. Opie, co to się porobiło? Ja nie wiem, ty, słuchaj. Ale to już mi się wydaje, będzie niedaleko, wiesz? Bo to gdzieś on tu mieszka chyba, my wiesz? Musimy tego Olka odwiedzić, wiesz? Musimy. Ja ci powiem, że to będzie niedaleko, bo to mi tak tłumaczy, że to jest za Wawelem w prawo. Później koło Spocka i walisz na halę Oliwia i normalnie jesteś już pod pałacem. Ja ci powiem, że to jest jego numer, to jest... O, co ty gadasz? Krakowskie Przedmieście 48 przez 50. No tutaj to stoi, widzisz. O. Co to, to w stajni mieszka? Dobra, wołaj go tam, wchodzimy na imprezę. Olej! Olej! Proszę nie krzyczeć! Proszę nie krzyczeć, prezydenta nie ma. Co nie, jakiego prezydenta? Przecież to nasz kolega, my tu go znamy z podstawówki jeszcze, kurde. Gdyby nie my, to by prezydentem nie został. Ja to nawet na niego 2 razy skreśliłem dla pewności. Dobra. Dawaj, wołamy Jolkę, jak nie chce. Olek, no. Jolka, Jolka, wołaj Olka! Nic. Cholera jasna, zobacz. Cisza. Trzeba głośniej, może go się wywoła. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba! Potrzeba, by nie weszli komuniści do nieba! Do nieba! Jolka. Olek, otwieraj! Nic, kurde, no, a my w podstawówce tacy z nim wszędzie chodzili. Pamiętasz, jak my z nim w góry poszli? Kurde, pewnie, że pamiętam, śniegiem sypło. No, oś do tego Bernardyna, jak się przystał z tą beczuchą. Jakoś sobie poradzimy, Czesiu, zawołamy go. My nie z takich kompresji wychodzili. Oczywiście, Heniu, u mnie zawsze możesz liczyć na siebie. I Quo Vadis. Dawaj, rzuć szybę, to może się odezwie, wiesz? Dawaj, dobra, okno, dawaj. Rzucam kamienie w okno. Ty, co to? To chyba miecz. Miecz to on będzie zaraz, ale nasz. No. Panowie, proszę stąd odejść. Proszę stąd odejść, bo wezmę straż prezydencką. A już, nie strasz, nie strasz, dobra. Tak potraktować bohaterów, tak potraktować bohaterów. Kolegów. Kolegów, dobra. Chciałeś wojny, to ją masz, zobaczysz. Zobaczysz, ty. Się zdziwisz rano, wiesz? Zobaczysz rano, no. Się zdziwisz rano. No, tak, lubię, tak! Oczywiście! Drodzy Państwo, śmiało, jeszcze raz! Dobrze! Tak!
Witam bardzo serdecznie, drodzy państwo. Za chwilę zaśpiewam piosenkę. Oczywiście. O, widzę, że już się podoba. Cieszę się, że przyszliście. Jasiu, też dziękuję, że jesteś. Z małżonką nie wiedziałem. Dobrze, drodzy państwo, zaśpiewam piosenkę. Mam nadzieję, że nam pomożecie. A mi pomoże wspaniały chórek, a nawet dwa chórki. Pierwszy, miejscowy, The Tubes! Przywitajcie ich gromkimi brawami! The Tubes! Tak, śmiało! Tak jest, tak jest. Stąd z Jawora, autochtoni. Dobrze, drodzy państwo, a teraz drugi chórek. Jakże przeuroczy, jakże piękny. Damy z Castorami. Proszę bardzo, tak. No dobrze, no dobrze, bawicie się, ja też świetnie. Drodzy państwo, pomóżcie oklaskami, śpiewajcie razem z nami. Uwaga, maestro. Zakupy, uwielbiam zakupy. Zakupy, uwielbiam zakupy. Mam pralkę na stanie, a kurz na dywanie, odkurzacz pochłania non-stop. Jest kino domowe, karnisze stylowe, rolety, żorżety i mop. Kuchenka gotuje, lodówka hartuje, w niej puszka Pandory i sok. Jak bierze mnie na spanie, to wtedy na tapczanie, poszedki, skory i ja. Zakupy, uwielbiam zakupy, głośniej! Zakupy, uwielbiam zakupy, mam łóżko na wodę i gdańską komodę, dębową, choć mówią, że klon. Belury ze skóry, posadzki, marmury, toster, pilot i ja. Zakupy, uwielbiam zakupy, zakupy, uwielbiam zakupy, Ktoś mnie zapyta, co wiem o kredytach, to powiem, że nic nowo skąd. Ja wiem, co mam robić i jak po sklepie chodzić, regały, towar i ja. Ja jestem bogaty, kupuję na raty, ja jestem bogaty. Ja jestem bogaty, kupuję na raty, ja jestem bogaty. Bogaty. Ja jestem bogaty, kupuję na raty, do pierwszej spłaty. Spłaty. Ja jestem bogaty, kupuję na raty, wszyscy teraz! Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, te wszyscy! Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, cały Jawor! Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, jeszcze raz! Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. Ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. Ja mam na koncie zero, ja mam na koncie zero, a raty, taty, raty, tej. A ja mam mniej niż zero, a ja mam mniej niż zero, a raty, taty, raty, tej. Państwa, bardzo serdecznie przypadł mi w udziale zaszczyt wprowadzenia Państwa w program historyczny przygotowany przez kabaret Neonówka, w którym to programie
pełnię zaszczytną funkcję przypominacza faktów historycznych. Oto one. W 2001 roku zaczynają się rządy SLD, czyli era Millera. Po jakimś czasie, cholera, po jakimś czasie w telewizji pojawiają się dwie wielkie, sensacyjne nowości. Big Brother i Komisja Sejmowa do spraw Rywina. I obydwa te programy, a także postaci występujące w tych programach zaciekle zaczynają konkurować o palmę pierwszeństwa w rankingach popularności. Po jakimś czasie okazuje się, że Jan Maria Rokita stał się Gulczasem polskiej polityki. A Zbigniew Ziobro frytką. W Charkowie prezydent Kwaśniewski zdradza pierwsze objawy choroby filipińskiej, mylnie wówczas zdiagnozowanej jako choroba fryzjerska, znaczy kłopoty z goleniem. Polska wchodzi do Unii Europejskiej, co spotyka się z negatywnym komentarzem mojego dawnego kolegi kierownika. Ja pozwolę sobie tradycyjnie już go zacytować. No słuchajcie, kto to wiedział, żeby tak bez granicę przez kontroli, we w te, za naszych czasokresów to była kontrol, mysz się nie prześlizga. Słuchajcie, ja wam opowiem taki na przykład wam dam, taką angedotkę, wiecie. Zgasza się na granicę obywatel, nie? Kontrol jemu patrzy do paszportu, mówi, a tu ty w paszporcie obywatel nie posiada zabezpieczonych wąsów. A we w realu ja wąsy widzę. Obywatel pójdzie do toalety i zgoli, żeby się zgadzało. A ten obywatel mówi, nie, ja nie mogę, wy nie macie pojęcia, jaki ja jestem ohydny bez wąsów. Danuśka by mnie ze z domu wyrzuciła, ale kontrol była. Nieubagana była kontrol, przepraszam, a ten obywatel to co, to Wałęsa był? To oczywista. I Wałęsa we w ten czas obraził się na tę kontrol, poszedł i bez zemsty obalił komunizm. Tacy małostkowi są ci wasi. No nic, ale inną razem było na odwrotnie, wiecie? Zgasza się obywatel, patrzy jemu kontrol do paszportu, mówi zaraz, tutaj we w paszporcie na zdjęciu są wąsy, a tutaj wąsów nie ma. No nic, tutaj jest aweczka, obywatel się siadnie, poczekamy aż wyrosną. W tym miejscu Państwu należy się streszczenie poprzednich odcinków sagi rodzinnej, której ciąg dalszy za chwilę. Tam były różne przetasowania. Teraz znów wygrała Lewica w wyborach. Zobaczmy w związku z tym, co dzieje się w rodzinie. Nie rozumiem tego. Normalnie nie rozumiem. Jak można było tak przerżnąć wybory? Żeby się nawet do Sejmu nie dostać? I co teściu rży? Co teściu rży? Co rży? Co rży? No. Rży! Co rży? Nie mówiłem? Teraz my stworzymy bardzo dobrą lewicę. Już całkiem inną. Zobaczysz. Pokażemy klasę. Klasę. Chyba kasę. Tylko na to lecicie. Zresztą wyście już nie raz pokazali. Co pokazali? Proszę bardzo, podać daty, fakty, kontakty, proszę. Wiesz co, ty i te twoje ubeckie metody, wiesz? Zamowiec zawsze zostanie zamowcem. Człowieku, to już nie te czasy są. A, nie te czasy, pewnie. To już nie pamiętasz, pewnie, nie? Nie pamiętasz.
Pamiętasz Radom, Wybrzeże, Gdańsk? Byłeś tam. Pewnie, że biłem. Ale teraz tworzymy inną, nową, odnawiającą się lewicę. Tak. Znowu się przyspawacie do stołków, że pewnie palnikiem nie ruszy. Dobra, dobra, jak trzeba będzie, to ustąpimy. Już to widzę. Nowa, odmawiająca się lewica. Rocznik 29. Sami złodzieje. No, 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 no. Teraz obiecujemy, że nie będziemy kraść. We wtorki i czwartki. Zawsze coś. A co, nie wierzysz w Leszka? Leszek da radę, zobaczysz, Leszek da radę. Jak on to powiedział, prawdziwego mężczyznę nie poznaje się po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak... się kończy. Tak. Co? Durnoty tu wygadujesz. Durnoty, durnoty. Zobacz tu swojego Leszka, zobacz, masz. Proszę bardzo, dzisiejsza gazeta. Zobacz, same afery, proszę bardzo. Afera Starachowicka, proszę. Afera Rywina, proszę. Siwiec całuje ziemię, tę ziemię. A to dopiero pierwsza strona. Pierwsza strona. Ej, a do Unii kto was wprowadził? Babcia Stasia? Z dziadkiem Józkiem. Ty się od Józka odchrzań, dobrze? Józka zostaw w spokoju. A wzrost gospodarczy? Sam przylas? Tam może jeszcze 600 kilometrów Marka Pola. Autostrad. Autostrady wybudujemy, wybudujemy. A, chyba w Niemczech. Bądź spokojny, bądź spokojny. Dobra, dobra, no. Wiesz co? Już nie wierzę w to, nie wierzę, po prostu... Nie wierzysz, bo do kościoła nie chodzisz! Wielki solidarnościowiec! Matkę se w klapę wtepił, do kościoła nie chodzi! Ja przynajmniej nie mam i nie chodzę! Ej, teściu, w tej kwestii się już lepiej nie odzywaj, wiesz? No. Nie odzywaj się, dobrze? Wiesz co, ja nie wierzę w te twoje 600 kilometrów autostrad, w ten cały wzrost gospodarczy, w to wszystko nie wierzę. Już mi wcześniej, wiesz co, się rozwali helikopter z premierem. Janusz, słyszałeś? Słyszałeś? W radiu podali, że premier miał wypadek helikopterem. Dobra, cofam wszystko. Idę stąd. Gdzie? Idę do Charkowa. A po co? Zapisać się do SLD. Janusz! Janusz, wracaj! No przecież ty nie możesz pić! Ja... Proszę państwa, kończy się rok 2004, rozpoczyna 2005. Za chwilę przed państwem w orędziu noworocznym wystąpi głowa naszego narodu. Serdecznie zapraszam. Panie prezydencie, prosimy. Panie prezydencie! Co to jest? Orędzie jest! Orędzie! Odbijany! Panie prezydencie, orędzie jest! Orędzie, okej. Panie prezydencie, to idzie na cały kraj! Kamery już przygotowane na cały kraj. Proszę, tutaj jest tekst orędzia. Proszę czytać, proszę. Proszę czytać. Poszło, jesteśmy na wizji, jesteśmy, poszło. To już mniejszej czcionki nie było? Szanowni państwo, drodzy rodacy! Serdecznie witam w sylwestrowy wieczór! Sylwestrowy wieczór! We wieczór! Spotykamy się już po raz dziesiąty.
ale po raz pierwszy... Ale po raz pierwszy. Co ty mi za głupoty tu każdy? Spotykamy się po raz jedenasty. Panie prezydencie, spotykamy się już po raz dziesiąty, ale po raz pierwszy w zjednoczonej Europie. Spotykamy się po raz jedenasty w zjednoczonej Europie, da się lubi. Nieważne. Proszę dalej. Panie i panowie. Panie i panowie. Co to? Co to jest? Telefon mi dzwoni. Orędzie jest. Halo? Pan prezydent właśnie otrzymał telefon od bardzo znanej i ważnej osobistości. Tak jest. Leszek, nie teraz. No, nie mogę teraz mówić. Orędzie mam, no. Za 10 minut będę, no. Co? Jak to za 10 minut nie będzie z kim gadać? No to nie narzucajcie takiego tempa, no. Nie wiem, zagrajcie w coś, o. Zagrajcie w kto jest agentem, o. A, Józek nie chce się w to bawić. Dobra, nie ciśnijcie chłopaka, jemu i tak już jest wystarczająco łyso, no. Leszek, ale przestań płakać, Leszek, przestań płakać, no. Ja cię nie broniłem, ja cię przed komisją nie broniłem. Leszek, ja cię jak lew broniłem. Dobra, nie przejmuj się, no. Polecisz do Stanów, no. Leszek, ale nie helikopterem, nie. Normalnie samochodem pojedzie. Tak, pracę ci załatwię, no. Ale Leszek, ale co nie przy azbeście, no co nie przy... Na początek i tak dobrze, jak na ciebie, dobra? No. Na razie, muszę kończyć, bo mi tu jakiś wiatrak macha, no. No, na razie, buźka, strzała, czepa, nara, no. Dobrze, proszę, panie prezydencie, proszę dalej. Nasz kraj rozwija się w szybkim tempie. Nasz kraj rozwija się w szybkim tempie. Mamy 55% wzrostu. 5,5%. 5,5 to chyba promila dzisiaj. Dobra, nie będzie. Mamy 5,5% wzrostu produktu narodowego brudu. Brutto. Brudoto. Panie prezydencie, brutto. Brutto, brut tamto. Wiadomo. Nieważne, proszę dalej, nie proszę. Ważne, właśnie. Panie i panowie. Zabawa! Orędzie jest! Mocno! Orędzie! 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 Pociąg! Orędzie! Orędzie! Ale ja zawsze pierwszy w pociągu byłem. Pan prezydent spieszy się na pociąg, jednak dokończy dla nas orędzie. Prawda, panie prezydencie? Tak jest, dokończy. A gdzie jest wiadro? Jakie wiadro? Ocynkowane. Panie prezydencie, po co panu wiadro? No, na każdym orędziu było wiadro. Mnie gościu załatwił. Panie prezydencie, proszę może czytać na następnej stronie, proszę. Już nie trzeba.
co to tutaj? Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Co to jest? A to jakiś stary druk gdzieś mi się zawieruszył. Ty, a ja już to gdzieś kiedyś słyszałem. Ty, to Wojtek kiedyś czytał. To było wtedy, jak mu okulary zaparowało. Panie prezydencie, proszę może pomału przystąpić do końca. Proszę pozdrowić naród od małżonki, proszę. Pozdrawiam naród od mojej mrzonki. Małżonki! Od niej też. Ale niestety nie może być dzisiaj z nami, bo biedaczka się zatruła przy goleniu. To ściąga obejście z licznika, że to tam niestety nie wiem, tam kakuje, że... Dobrze, panie prezydencie. A teraz proszę pozdrowić naród, proszę mu złożyć noworoczne życzenia. Proszę. Panie prezydencie? Panie prezydencie? Panie prezydencie! Monika, ubieraj się szybko! Proszę złożyć życzenia! Zbyszku, wszystkiego najlepszego! Do kamer! Zbigniewie, wszystkiego najlepszego! Życzenia do narodu, do narodu! Do narodu! Do narodu! Życzę ciebie dzisiaj i tobie, Zbyszku, wszystkiego najlepszego. I na koniec dodam, śpieszmy się kochać ministrów, bo tak szybko odchodzą. Mamy z kolei już jesień 2005 roku. W polityce sensacja. Liberałowie, mimo pomyślnych sondaży, przegrali wybory. Po SLD, czyli lewicy niewierzącej, przejmuje władzę lewica wierząca. Kraj zalewa fala dowcipów o drobiu. Drób reaguje alergicznie. Szaleje ptasia grypa. Znane hasło cała władza w ręce rad zostaje twórczo zmienione na cała władza ja i brat. A liści, gdy rzecz okazuje się niewykonalna, do władzy zostają dokooptowani Leper i Giertych, co poprzedza kampania medialna, dość ryzykowna moim zdaniem. Staje się jasne, że Balcerowicz teraz już będzie wreszcie musiał odejść. I słusznie, i słusznie. Tak jest, oklaski były odruchowe, ale słuszne, słuszne. Wiecie, wreszcie ja odkryłem całą prawdę o Balcerowiczu. Wiecie, ja takiemu się przypatrywałem i tak jeden szczegół zwrócił moją uwagę. Wyście pewnie zauważyliście też, jak on się czesze? Zauważyliście, jak on się czesze? Zawsze, tak, zawsze ze taką grzywką. Nigdy nie stanął przed narodem ze odkrytym czołem. Ja się domyśliłem, że on coś pod tą grzywką ukrywa. I doszem co? No co, różki? Co takiego? No różki, no takie diabelskie małe różki we w niewielkim gabarycie. A jeśli różki, to pewnie i kopytka. Trzeba by
Trzeba by sprawdzić, czy ktoś kiedyś widział Balcerowicza na boso. Haha, Balcerowicz, ekonomista, zamiłowanie do cyfr, bo to Lucyfer. Ciąg dalszy sagi rodzinnej. Ja nie chciałbym uprzedzać faktów, ale wydaje się, że teść wreszcie przejrzał. No to te masony, masoneria, to wszystko ich wina, to mówię, że to wszystko ich wina. Bin Ladeny, masony, wszystko wina ich. Żydy, wszystko ich wina. Wszystko. Weź teściu, weź, wścisz to radio. Janusz, nie krzyż na ojca. Wiesz, że po tym wylewie nie wolno mu się denerwować. Trzeba go wspierać. On już się tam wsparcie znalazł, wiesz? Teściu, już 10. Przekaz wysłałeś? To przez takich jak ty ten kraj cierpi! Tato, nie denerwuj się. Na którą wychodzisz na mszę? Na 17 idę dzisiaj. Bo na tacę zbieram. Nie, no normalnie nie mogę. Do niedawna jeszcze Ubek, Zomol, jeden, kurde, z pałą biegał, a teraz na tacy zbiera, no. Tylko patrzę, jak go beatyfikują. Bluźnisz, synu, bluźnisz! Janusz! Mamo, 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 tato, przyjęli mnie, przyjęli! Gdzie? Do Młodzieży Wszechpolskiej! Jeszcze tylko tego brakowało. Czyś ty, synu, do reszty zdurniał? Do młodzieży się zapisać? Tato, ale oni dostali się do Sejmu. Poszukują młodych ludzi. Oni mają wszędzie wejścia, dają super pracę i można się rozwijać. A, jak papier toaletowy, wiesz? Innej pracy już nie było? Tato! Tato, z moimi pałami na świadectwie, sam wiesz. Tak, ze szkołą to ty zawsze na bakier byłeś. I bardzo ładnie, wnuczku. Dziadek się cieszy, chodź można, no, zuch. Zuch można moje, no. Tam się, tak jest. Że będzie zadowolony stoi, widzisz. Dobrze, lepiej mi powiedz, jakie tam stanowisko ci zaproponowali. A widzisz, tato, będę sekretarzem w ministerstwie w Komisji Oświaty. Nie no, nie strzeli. Szkoda, że cię na ministra od razu nie wzięli, wiesz? Było blisko. Tylko za późno przyszedłem. No cześć, kochani, cześć. O, następna. Tak na chwileczkę wpadłam, bo się spieszę do tego, no. Do Sejmu. Do Sejmu się spieszę, no. Będziemy dzisiaj głosować nad taką ważną... ustawą. Tak, tak. Wszyscy muszą być, bo może nas przegłosować ta propozycja. A ty co, Januszek, taki blady? Normalnie świnie w kosmosie wylądowały, trzy. No co ty, Januszek, bredzisz? Zosia, ty byś mu lepiej jakieś ziółka zaparzyła, bo normalnie strasznie. A Zosiu, właśnie, bo ja słyszałam, że cię z pracy zwolnili. A, tak jakoś wyszło. Słuchaj, to jak chcesz, to ja mogę pogadać z tym przewodniczącym, to ci jakąś pracę załatwi, jak chcesz. Nie. Ja, ten, Łyświński mówił, że ma... Słuchaj, ten Łyświński mówił, że ma tyle pracy w biurze, że każdą kobietę na gwałt przyjmie. Ciociu, to jak chcesz... Ciociu, aż tak źle nie jest z pracą, jak kiedyś damy sobie radę, naprawdę. Poradzimy sobie. Weź nas tutaj, dobrze. Nie wciągajcie. Dobrze, to ja już lecę. A, i oglądajcie mnie w telewizji. Będę w szóstym rzędzie po prawej stronie. A jak się patrzy od tego takiego pana śmiesznego, co tam na środku, to po lewej. Czy jakoś tak. Dobra, pa.
chciałabym wam przedstawić mojego nowego chłopaka. Przyjechał tutaj na wycieczkę historyczną. Chodź, Dawid. Dziadek! 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 Nie teraz jest misja! No. Dziemiszko! No to misja. Mamy komplet, proszę bardzo. Witamy, bardzo serdecznie witamy. Poznajcie, to jest nasza głowa rodziny, taki nasz rabi. Shalom Melechem, rabi! Widzisz, Shalom Aleichem, języki jeszcze zna, proszę bardzo. Pogadaj se, teściu, z nim, wymienicie się światopoglądami. Pogadacie się, zapowiada się ciekawa dyskusja. Wy mnie nie denerwujcie! Proszę wyjść z tego pokoju! Wnuczek zostaje tylko, chodź, chodź wnuczku, zostań. Do widzenia wszyscy z pokoju, proszę wyjść. Co głowa rodziny powiedziała? Proszę wyjść z pokoju, proszę opuścić to pomieszczenie. Proszę opuścić to pomieszczenie. Pogadałbyś się z Dawidkiem, korzenie byś poznał. Byś to! Wnusiu, wnusiu, masz tu 20 zł. Weź Dawida, pójdźcie na mecz Legia Wizew. Niech trochę poucieka. To Żydzi, maszony. Żydy i maszony, to wszystko Żydy. Proszę wyłączyć tą muzykę! Proszę wyłączyć tą muzykę! Proszę wyłączyć muzykę! Panienko! Panieneczko, prosimy tutaj! Panienko! Panienko! Panienko, to tutaj? Tak, to tutaj! Na pewno te drzwi? Tak, poznaję po Judaszu! Proszę otworzyć, policję! Co się stało? Proszę bardzo, otwórz! Dzień dobry, posterunkowy Gałązka! Obywatelu! No. Obywatelu! No. Ciążą na panu poważne zarzuty! No jakie zarzuty, no? No, jakie... no ja zaraz ci powiem, co to za zarzuty będzie się stawiał! No co to stało? Będziesz się o tym gadał, proszę! Przed nami okres ostatni, najbliższa przyszłość. Tutaj już właściwie nie mam wiele do roboty. Mogę tylko najwyżej się przyłączyć do przewidywań, że wszystko będzie dobrze. Nie ma innego wyjścia. Musi być dobrze. Kolegi kierownika też nie będę pytał o zdanie, bo przecież on jest reliktem przeszłości. Tyle, że on ciągle mówi o kim kolega kierownik tak ciągle opowiada. O pewny świetlany postaci, którą współcześni nie doceniają, a której działalność jeszcze nam we w przyszłości zabyśnie pełnym blaskiem. Kto to taki? Był minister od szpiegostwa Macierewicz Antoni, pseudonim Crazy. Ja... Słuchajcie, ja tutaj mam jego CV. On jest wybitnie utalentowany w dziedzinie szpiegostwa. Słuchajcie, czy wiecie, że on każdego najtajniejszego, najgłębiej ukrytego szpiega potrafi odtajnić pod warunkiem, że to jest nasz własny szpieg? Potrafi też wykształcić każdego na szpiega
I to we błyskawicznym czasie. Wystarczy, że kogoś na ulicy może wziąć. Tak, i tylko spyta, jak wyście głosowaliście? I jeżeli głosował słusznie, no trudno jest teraz znaleźć takiego, co by się przyznał. Ale przypuśćmy, że on znał, to go bierze za ręce, wsadza na krzesełko i takiemu patrzy, patrzy jemu we w oczy, tym takim swoim wzrokiem spod współprzymkniętych powiek i potem mówi, już, mianuję was, macie tutaj belkę, starszego szpiega macie. I oni wszystko umią. Słuchajcie, wiecie, niedawno było tak, że te chłopaki od Macierewicza zobaczyły taki sprzęt szpiegowski, taki wyrafynowany sprzęt, wiecie, na pierwszy rzut oka długopis. A we środku radiostancja. To oni to tylko wyśmienili, powiedzieli, my zrobimy coś lepsze. I zrobili na pierwszy rzut oka radiostancja, a we środku długopis. Zapraszam państwa na wspaniałą wycieczkę w przyszłość. Nie, no, słuchaj, spokojnie, tak, spokojnie możemy tam zainwestować kilka milionów euro, tak. Tak, to wschodzący rynek, tak, spokojnie inwestuj, tak. No, informuj mnie o wszystkim na bieżąco, tak, tak. Jeszcze mi Dow Jones podaj, no. Helgo, czy Steven przyciął żywopłot tak, jak go prosiłam? Ja, my lady? Helgo. Pracujesz u nas już od roku, proszę cię, mów po polsku, tak? Co tam, synu, co słychać? Kupiłem właśnie dom na Kanarach. A? Piąty? Po co ci tyle domów? W razie jakbym się zgubił. Jesteś szalony. Helgo, powiedz Stevenowi, niech podleje trawnik, a Jeremu niech osiodła konie. Zbliża się pora przejażdżki. Tak, proszę pani! To by się zgadzało. Teściu! Teściu! Nie martw się. Będą jeszcze inne radia, inne telewizje. Tak. Będą. Jak to kiedyś śpiewali. Nic nie może, przecież wiecznie trwam. Co ze sobą? Mamo, tato, dziadku. Jestem w ciąży. Co? Kim on jest? No nie wiem, to się stało bardzo spontanicznie. Z jakiego kraju? No mówię, że nie wiem. Wiem tylko, że mówią na niego czarny. Co? Spokojnie, spokojnie. No chodź tutaj. Spokojnie. Dzień dobry. Polak! Polak, chłopaku! Witaj, Polak! Ty morda! Polak! No. A skąd jest? Z Wrocławia, z Psiego Pola. No proszę, historyczne miejsce! Bardzo dobrze, jak się nazywa? Czarnecki Piotr. Czarnecki! Szlacheckie nazwisko! Witaj, chłopako, witaj w rodzinie! Witaj, ta! Słuchajcie, słuchajcie! Ciocia Sisi napisała SMS-a. I no i co tam, co tam? Oj, niedobrze. U nich dalej stan wojenny. W Stanach Zjednoczonych. Prosi, żebyśmy jej przysłali jakieś pieniądze. Wnuczku, słuchaj, odeślij jej te 100 dolarów, co w 89 przysłała, a wszystkich zapraszam na wesele. Miała matka, syna. Chcielibyśmy, żebyście się państwo teraz razem z nami przenieśli do roku 2012. Proszę państwa, zostało pół roku do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy. Przenosimy się do sztabu organizacyjnego Euro 2012, a tam robota idzie pełną parą.
Zabiorą, nie zabiorą. Zabiorą, nie zabiorą. Zabiorą, nie zabiorą. Jako, że do organizacji Euro zostało jeszcze pół roku, dlatego ja proponuję ten stadion wybudować tutaj. I bardzo dobrze, bo Biedronka jest blisko. Tak jest, infrastruktura jest. Panie prezesie, prezydent? Ale który? Nowy, ale to samo nazwisko. Tak, 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 panie prezydencie, oczywiście, że zdążymy, oczywiście, tak, no pewnie, że zdążymy. Panie prezydencie, no pewnie, są ze mną dwaj światowej klasy specjaliści. Tu proszę, kolega z mojej prawej był odpowiedzialny za budowę obwodnicy Wrocławia. Drugi kolega budował terminal numer 2 na Okęciu. Także robienie na czas to ich drugie nazwisko. Tak, tak, oczywiście, panie prezydencie, tak, przekażę, tak, oczywiście. Dziękuję, pozdrowienia dla małżonki. Co? To co, on już coś wyrwał? Tak, chyba kartkę z kalendarza. Nie doskoczy. Dobrze, panowie, słuchajcie, dzwonił prezydent i powiedział, że nie jesteśmy już sztabem organizacyjnym Euro 2012. Jesteśmy sztabem kryzysowym. Także bierzemy się do roboty, panowie, szybko, szybko! Panowie, musimy się pospieszyć! Panie kolego, getry później skończycie! Teraz musimy zdążyć. Dobrze, proszę bardzo. Pani, proszę mi przedstawić, jak wygląda sytuacja autostrad. Proszę ich sprawdzić. To ja pobiegnę! Dobrze, a panie kolego, proszę mi przedstawić, jak wygląda sytuacja stadionów. Piękne! Widziałem makiety! Co? Tylko proszę mi nie mówić, że to jeszcze wszystko nie jest wybudowane. Dlaczego nic nie mówicie? Cholera jasna, ja wiedziałem, że tak to się skończy. Ja wiedziałem, przeczuwałem. Panie prezesie, nie ma autostrad. Jak to nie ma? No też się dziwię. Lera jasna, dlaczego to wszystko nie jest zbudowane? Bo nie ma budowlańców! Nie ma cementu! Nie ma sprzętu! Nie ma lekarzy! A po co do budowy autostrady lekarze? Oni to samo powiedzieli i wyjechali! No świetnie, świetnie, wiedziałem. Zobaczycie, wypierdzielą nas na Madagaskar. Zobaczycie, wiecie gdzie to jest? Do Azji? Do Azji, wiecie jak tam jest zimno? Wiemy, tam chodzą te białe niedźwiedzie, koala! Tak. Z takimi szalikami jak te wasze, wiesz? O. Ja byłem w Ameryce, to wiem, gdzie to jest. O. Słuchajcie, słuchajcie. Dobrze, nie ma autostrad, tak? W takim razie co robimy? Proszę bardzo, zatrudnić mi całe wojsko. Już pracuję. To młodocianych przestępców. Już pracują. To gimnazjalistów. Powiedziałem, że młodociani przestępcy pracują. Panie prezesie, budowlańcy strajkują. Wszyscy trzej? Wiedziałem, że tak się skończy. Wiedziałem. Przecież tym ktoś powinien dyrygować. Może Rubik? Jaki Rubik? Przecież Rubik ma kalendarz na 2 lata do tyłu zapchany. To powinien być ktoś nietuzinkowy. Tak, to powinna być taka osoba, dzięki której wszyscy Polacy się zjednoczą i wezmą się razem do roboty. Ale takiej osoby nie ma! Jest. Dzwońcie do Owsiaka. A wy, panie kolego, zrobicie tak. Wydacie nowe mapy, zaznaczycie na tych mapach krajową piątkę jako autostradę, postawicie bramki do poboru opłat,
najlepiej co 4 kilometry. I na końcu dziabniecie znak. Uwaga, autostrada, zwolnij. Zasuwajcie. Panie prezesie, mam lepszy pomysł. A może by my te autostrady od Niemiec przeciągli do nas? Ale jak? Oj, no normalnie. Tak jak wszystko przeciągamy. Na lawetach. A Niemcy się zgodzą? Oj, zaprosi ich się do nas. A zechcą przyjechać? Zrobi im się dni otwarte ziem odzyskanych. Dobra, pomysłowe to jest. Bierzcie się do roboty. Zasuwajcie. To ja pobiegnę! To jest... Panie prezesie, mam bardzo dobrą nowinę. Jurek się zgodził, cała orkiestra zakrzania już praktycznie skończyli, także... No, proszę. Można, można. Zdążymy. Panie prezesie, dzwonią z Rzeszowa. Co tam się stało? No cześć. Co, walec do was nie dojechał? Przecież wczoraj z Warszawy wysłaliśmy, no. On już powinien w Rzeszowie być, no. No ja nie wiem, ile jedzie się walcem z Warszawy do Rzeszowa, no. Nigdy nie jechałem. Nie bójcie się. Ja wiem, że są korki na drogach, tak. Nie bójcie się, on nie jedzie drogami. Dobra, czekajcie, no na razie. Pozdrowienia dla małżonki, no. Zawracają gitarę. O, panie prezesie, prezydent na linii. Co on, darmowe minuty ma? Może dodał pana do ulubionych. Tak, 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 panie prezydencie. Tak, o, podoba się panu, tak? O, no nie, to rzeczywiście nasz wielki sukces, tak? Tak, oczywiście przekażę, tak, dziękuję. Słuchajcie, myśmy robili jakąś drogę przez las z Warszawy do Rzeszowa? Małemu się spodobała. I widzicie, panie kolego, zdążyliśmy, można. Autostrady są, stadiony są, owszem, wszystko robi, ośrodki szkoleniowe są. A propos ośrodki, dostałem SMS-a od Platiniego. Napisał, że jak nie skończymy tego ośrodka szkoleniowego koło Częstochowy, to nam te euro w pit zabiorą. Niedobrze, niedobrze, to jego oczko w głowie. Kto to robi? Wiesław, ten, co całe życie na luzie jeździ. A, ten, co go z PKS-u zwolnili? Ten sam. Łączyć? Łączcie. Wiesiek, no, prezes mówi. Wiesiek, co tam się z tobą dzieje? Wiesiek, co? No co ty to mi wyczyniasz, że Platini mi wysyła SMS-y po francusku, a nic nie rozumie, no? Czy muszę tłumaczyć? Wiesiek, no, co się dzieje? Co nie słyszę? Co tracę zasięg? Co za zagłuszanie? Co ty, pielęgniarka jesteś? Wiesiek. Wiesiek, kuchni. Czy masz problem? Cegły ci są potrzebne? Dobra, czekaj. Mamy dziś jakieś cegły? Mamy koło Olsztyna, ale nie ma transportu. Wszystko wyjechało. No wszystko wyjechało, nie damy rady. Dobra, dobra. Słuchaj, ja ci te cegły załatwię, no. Jak to? Dobra, czekaj, no, na razie. Pozdrowienia dla małżonki. No ale jak, panie prezesie? No przecież nie ma transportu, no. Chodzio, takie rzeczy to ja na jeden telefon załatwiam. Dzień dobry. Znaczy pochwalony? Słuchajcie, wyszła już od was ta pielgrzymka do Częstochowy? Dobrze, dobrze. Słuchajcie, to jak będą koło Olsztyna, to niech każdy weźmie po cegle. Tak, tam se koło Częstochowy chłopaki odbiorą, no. Dobra, no powiedzcie, że jakąś cegłówkę niosą czy coś tam. Wy tam macie te swoje sposoby, no. Dobra, dobra. Wielkie dzięki, no. Uratowaliście nam euro, no. Dzięki. Pozdrowienia, do widzenia, do zobaczenia, tak. Pozdrowienia dla małżonki. Co? Hej, hej. Hej, witajcie. Hejka. Czy jak to mówią grzeczni chłopcy? Dobry wieczór. Proszę państwa, przygotowaliśmy dla państwa niesamowity song. Spokojnie, będzie po polsku. Na koniec chcielibyśmy wam zarzucić piosenkę, a jako że Polaków wszystko dzieli, my chcielibyśmy na koniec was połączyć, dlatego stwierdziliśmy, że łączy muzyka
i sięgnęliśmy do korzeni, więc utwór będzie w tematyce i w klimacie disco polo i mówił o miłości do naszej ojczyzny. Także startujemy z dyskietki i już lecimy na żywo. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, cześć! Witam ja wam, tak! Jak mamy wytłumaczyć to? Polsko powiedz, że ja zakochany wciąż. Wciąż jestem w tobie. Czechy, Rumunia, Węgry kręcą mnie. Ja tu z tobą zostanę. Chyba, że nie. Więc bądź tu ze mną przez tysiące lat. Bądź tu ze mną, niech widuje świat. Bądź tu ze mną, przytul do mnie się. Bądź tu ze mną, Polsko, wszyscy razem! Bądź tu ze mną przez tysiące lat. Bądź tu ze mną, niech widuje świat. Bądź tu ze mną, przytul do mnie się. Bądź tu ze mną, Polsko, kocham cię! Masz w sobie takie coś, Polską w sobie, czego Zachód nie ma, bo mieć nie może. Jesteś może zbyt szara, nie przejmuj się. Ja tu z tobą zostaję. No chyba, że nie. Wszyscy! Bądź tu ze mną, niech winuje świat. Bądź tu ze mną, wszystko dowie się. Bądź tu ze mną, bardzo kocham cię. Wszyscy! Bądź tu ze mną, przez tysiące lat. Bądź tu ze mną, niech winuje świat. Bądź tu ze mną, wszystko dowie się. Bądź tu ze mną, Polsko kocham cię. Ostatni raz wszyscy! Tu ze mną, przez tysiące lat. Wszyscy! Bądź tu ze mną, niech wiruje świat. Bądź tu ze mną, przytul do mnie się. Bądź tu ze mną, Polsko, kocham cię! Wystąpi dla państwa gościnnie pan Jacek Fedorowicz! Wielkie brawa! Kabaret Babeczki z Rodzynkiem! I my, gospodarze tego wieczoru, kabaret Dałówka! Dziękujemy serdecznie. Ze mną przez tysiące lat. Bądź tu ze mną, niech winuje świat. Bądź tu ze mną, bądź tu ze mnie się. Bądź tu ze mną, Polsko, kocham cię! Bądź tu ze mną, Polsko, kocham cię!